Przygotuj się do praktyki yoga nidry. Upewnij się, że leżysz wygodnie w pozycji shavasana na plecach. Twoje nogi pozostają w lekkim rozkroku i pozwól palcom stóp opaść na boki. Możesz lekko podwinąć kość ogonową pod siebie, wydłużając dolne plecy. Poczuj komfort pleców na podłodze. Oddal barki od uszu i połóż dłonie w lekkim oddaleniu od ciała, wnętrzami dłoni do góry. Pozwól, aby palce dłoni lekko się zagięły w naturalny sposób. Teraz wydłuż troszkę tył szyi i oprzyj głowę równo na środkowej części. I teraz jeszcze raz poczuj całe ciało, czy jest ci wygodnie, komfortowo, ciepło, czy nic cię nie uwiera. Jeśli jest wszystko ok, spróbuj pozostać w bezruchu do końca praktyki. Weź spokojny wdech, a na wydechu puść wszelkie napięcia. Obserwuj, jak uczucie rozluźnienia zaczyna wpływać do twojego ciała. Ciało powoli zasypia, ale umysł pozostaje uważny. Słuchem podążaj za wskazówkami wypowiadanymi przeze mnie i powiedz mentalnie postanowienie. Pozostaję uważna, pozostaję uważny, nie zasypiam. I kiedy coś cię rozproszy albo odpłyniesz gdzieś myślami, po prostu powróć skupieniem do praktyki. Pozwól sobie na spokój i bezruch. Rozwiń swoją uwagę od palców stóp do czubka głowy i wypowiedz mentalnie mantrę OM. Całkowity bezruch i cisza całego ciała. I jeszcze raz rozciągnij uwagę. Od palców stóp po czubek głowy, mentalnie wypowiadając mantrę OM. Kiedy ciało jest już spokojne i zrelaksowane, z kolejnym oddechem zanurz się do klatki piersiowej i wsłuchaj się w pragnienia swojego serca. Ułóż swoją intencję w proste zdanie bądź słowo i wypowiedz mentalnie 3 razy z pełnym przekonaniem. Zaczniemy teraz rotację uważności po ciele. W szybkim tempie będziemy przenosić uwagę z jednej części ciała na drugą. Mentalnie możesz powtórzyć część ciała i poczuć ją. I pamiętaj, że za uwagą podąża energia. Zaczniemy od prawej strony. Poczuj i wyobraź sobie prawy kciuk. Prawy palec wskazujący, prawy środkowy, prawy serdeczny, prawy mały palec. Prawa dłoń, prawy nadgarstek, prawe przedramię, prawy łokieć, prawe ramię. Prawa strona tułowia, prawe biodro, prawe udo, prawe kolano, prawa łydka, prawa kostka, prawa stopa, palce prawej stopy. Mały palec, drugi palec, trzeci palec, czwarty palec, duży palec prawej stopy. Cała prawa strona, świadomość prawej strony ciała. Lewy kciuk, lewy palec wskazujący, lewy środkowy, lewy serdeczny, lewy mały palec, lewa dłoń, lewy nadgarstek, lewe przedramię, lewy łokieć, lewe ramię, lewa strona tułowia, lewe biodro, lewe udo, lewe kolano, lewa łydka, lewa stopa, palce lewej stopy, mały palec, drugi palec, trzeci palec, czwarty palec, duży palec lewej stopy. Świadomość lewej strony ciała. Świadomość lewej strony ciała.
teraz tył ciała, zaczynając od środkowej części tyłu głowy. Szyja, przestrzeń między łopatkami, prawa łopatka, grzbiet prawego ramienia, lewa łopatka, grzbiet lewego ramienia, dolne plecy, prawy pośladek, tył prawego uda, dół podkolanowy, prawa łydka, prawa pięta, podeszwa prawej stopy, lewy pośladek, tył lewego uda, lewy dół podkolanowy, lewa łydka, lewa pięta, podeszwa lewej stopy. Świadomość tyłu ciała. Świadomość tyłu ciała. I teraz przód ciała, zaczynając od czubka głowy. Czoło, prawa brew, lewa brew, prawe oko, lewe oko. Nos, prawy policzek, lewy policzek. Usta, broda, gardło, prawy obojczyk, lewy obojczyk. Wnętrze prawego ramienia, wnętrze lewego ramienia. Prawa pierś, lewa pierś. Brzuch, podbrzusze. Grzbiet prawego uda, prawe kolano, prawa goleń. Grzbiet prawej stopy, palce prawej stopy. Grzbiet lewego uda, lewe kolano, lewa goleń, grzbiet lewej stopy, palce lewej stopy. Świadomość całego przodu ciała. Świadomość przodu ciała. Poczuj całą prawą nogę, lewą nogę, dwie nogi razem. Prawe ramię, lewe ramię, dwa ramiona razem. Poczuj brzuch, klatkę piersiową, całą przestrzeń pleców i cały tułów jako jedność. Poczuj swoją głowę. I poczuj całe ciało leżące na podłodze. Zobacz swoje ciało w zupełnym bezruchu. Stań się teraz świadoma swojego oddechu. Stań się teraz świadomy swojego oddechu. Spokojny, naturalny wdech i wydech. Nie zmieniaj rytmu. Pozwól, by płynął naturalnie i spontanicznie. I zauważ, czy oddech przepływa swobodnie przez obydwie dziurki. I wyobraź sobie trójkąt na wdechu, kiedy powietrze przepływa przez nozdrza, spotyka się w punkcie między brwiami. A na wydechu, kiedy powietrze ucieka, idzie po przekątnej w dół do kącika ust. Na wdechu oddech przepływa w górę, spotykając się w punkcie między brwiami. I na wydechu w dół do kącików. W jodze mówi się, że lewa strona, lewa dziurka od nosa to Ida, kanał energetyczny Ida, czyli ta energia księżycowa. Prawa strona to Pingala, czyli energia słoneczna, bardziej energetyczna. I teraz wyobrażeniem będziemy kierować oddech raz przez prawą, raz przez lewą dziurkę. Kolejny swój wdech mentalnie poprowadź przez prawą dziurkę. Wydychasz lewą. Wdech kierujesz lewą. Wydech prawą. Wydech, powietrze przepływa w górę do punktu między brwiami. Wydech od punktu w dół prawą. Wdech prawą. I wydech lewą. Kontynuuj dalej w swoim tempie.
i zakończ na wydechu lewą dziurką, po czym rozluźnij umysł i pozwól, aby oddech dalej płynął spontanicznie. Skup teraz uwagę na przestrzeni pod zamkniętymi oczami, na tym ciemnym ekranie nazywanym Chidakasha i obserwuj wszelkie obrazy, wzory, myśli, historie, które się tam pojawiają. Pamiętaj, że jesteś obserwatorem, więc tylko obserwujesz, co się pojawia i pozwalasz temu przepływać dalej. Więc nie zagłębiasz się w żadne historie, tylko obserwujesz. Obserwujesz spontaniczne obrazy, kolory i obserwuj tą przestrzeń. Wyobraź sobie siebie na polanie o wczesnym poranku. Jesteś sama, jesteś sam, panuje spokój i cisza. Słońce dopiero się budzi, a ty idziesz boso po przyjemnie zroszonej trawie. Słuchasz śpiewu ptaków. Otaczają cię zieleń, kolory i zapachy kwiatów. Dostrzegasz krople rosy na płatkach i liściach. Niedaleko jest mały staw, w którym pływają złote rybki z pełną gracją i swobodą. Idziesz dalej, mijając drzewa, i dochodzisz do małej świątyni. Świątynia otoczona arkadami z wysokimi oknami, a w oknach witraże. Witraże w środku dają przyjemne, ciepłe i kolorowe światło. Wchodzisz i rozgaszczasz się w świątyni, w tym świętym półmroku. Na ścianach dostrzegasz wizerunki świętych, symbole. Siadasz po środku, zamykasz oczy i pozostajesz w bezruchu. Pojawia się uczucie spokoju i harmonii. Pozwól sobie jeszcze na chwilę wyciszenia, bycia w tej świątyni i obserwacji, co się pojawia. Teraz powróć świadomością do Chidakaszy, do tej przestrzeni pod zamkniętymi oczami i znowu obserwuj tą przestrzeń. Nie pozwól zaangażować się w te pojawiające się myśli i obrazy. Pojawiają się myśli i puszczasz je. Obserwuj tą ciemną przestrzeń. I zacznij przynosić uwagę na oddech. Połącz się teraz ze swoim oddechem. Obserwuj naturalny przepływ każdego wdechu i wydechu.
I niech ten oddech zabierze cię z powrotem do twojego pragnienia, do twojej intencji. Przywołaj ją i wypowiedz mentalnie. Rozluźnij teraz wszelki wysiłek i bardzo powoli zacznij przenosić uwagę na swoje ciało. Najpierw zobacz je oczami wyobraźni, jakby z góry, twoje ciało leżące na ziemi. Twoje ciało powoli wychodzi z głębokiego zanurzenia, wychodzi z tego snu. Wraca świadomość oddechu, poruszania się ciała razem z wdechem i wydechem. Wraca świadomość dotyku, dotyku ubrania, maty, koca. I poczuj całe ciało. Raz jeszcze rozciągnij dźwięk om od palców stóp po czubek głowy. Zwizualizuj sobie pokój, w którym się znajdujesz. Usłysz otaczające cię dźwięki, otoczenie i zacznij delikatnie poruszać ciałem. Przeciągnij się, ziewnij, głośno wzdechnij. Daj sobie czas, by wyjść z praktyki. Powoli otwórz oczy i przywitaj na nowo dzień bądź wieczór. Praktyka Yoga Nidry jest skompletowana. Hari Om Tat Sat.